Ilona Januszewska, dobry wieczór. Państwa listów nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Przed nami kolejna smutna historia. Trzyosobowej rodziny. Każdy w tej rodzinie na coś choruje. 8-letni Olek cierpi na dystrofię miotoniczną. Jego rodzice zaś na depresję. Każda złotówka ma tutaj ogromne znaczenie. I nie poddałeś. Brawo, 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 brawo. Dawaj, dawaj, zawsze. Tutaj może być na palce, który wskazany. No super, brawo. Zdecydowałem się napisać list do państwa telewizji, ponieważ chciałem pomóc swojej rodzinie. Syn choruje na wrodzoną dystrofię miotoniczną typu pierwszego. Żona choruje na dziecięcą postać dystrofii miotonicznej typu pierwszego. Dodatkowo jeszcze leczy się z powodu depresji i choroby Meniera. To są terapie, które są bardzo kosztowne, wymagają wielospecjalistycznej pomocy, potrzebują turnusów rehabilitacyjnych. Mnie na to nie stać, a zbiórka idzie bardzo powoli. Natomiast oni potrzebują pomocy już na wczoraj, można powiedzieć. Pan Marcin w liście do naszej redakcji pisze: na moich barkach ciąży wielka odpowiedzialność za swoją rodzinę. To również ogromne logistyczne wyzwanie, połączyć pracę z terapiami żony i synka. Teraz cieszę się, że mają zapewnionych najlepszych specjalistów, którzy dokonują cudów. Ale boję się, co będzie, gdy zacznie brakować pieniędzy. Jak będziesz duży, to będziesz strażakiem, policjantem, lekarzem? Kim? Lekarzem. Lekarzem? Chcesz być lekarzem? Tak. Dlaczego? Bo wszystkim badam. Chcesz wszystkich badać? Tak. I będziesz ogłaszał dobre nowiny? Tak. I dlaczego jeszcze chcesz być lekarzem? Przecież ty się boisz zastrzyków. No tak. Bo ma. On przyszedł 11 września 2015 roku. Był to poród bardzo ciężki. Żona zaczęła rodzić sposobem naturalnym, skończyło się cesarką. Trwało to 12-13 godzin. Wtedy nie wiedzieliśmy, że żona jest chora. Wiedzieliśmy tylko, że ja choruję na polipowatość rodzinną i tylko z tym ryzykiem się liczyliśmy, że syn mógłby, ale niekoniecznie, bo było tam 50% szans, że może to po mnie odziedziczyć. Na początku tylko wiedzieliśmy, że no coś się z synem dzieje, bo tylko nam powiedzieli, że ma stopy końsko-szpotawe, że go zabierają na salę obserwacyjną. W sumie powiedzieli w biegu, bo ja tylko mogłem na niego popatrzeć i nie dopuścili mnie do niego. Kilka godzin później trafił na OIOM, w nocy dokładnie, bo miał problemy z krążeniem, z trzymaniem ciepłoty i z oddychaniem. Aleksander urodził się z niedotlenieniem okołoporodowym, końsko-szpotawymi stópkami, obniżonym napięciem mięśniowym całego ciała, z cofniętą żuchwą, obustronnym wnętrostwem, brakiem mimiki buzi, z problemem ssania i zezem zbieżnym. Urodził się siny i nie oddychał. Od razu trafił na neonatologię i OIOM. Rehabilitację zaczął od pierwszych miesięcy życia. Każdego dnia dowiadywaliśmy się czegoś nowego, że nie ma napięcia mięśniowego. W innym dniu, że no, potwierdzili tą końsko-szpotawość. Trzeciego dnia, że na przykład nie umie ssać. No, w sumie każdego dnia dowiadywaliśmy się tylko no, nic pozytywnego. Jesteś odważny, chłopak. Tak. Fajnie. I tak będziesz odważnie szedł przez świat. Tak. Brawo. Też wydaje się rodzicom? Tak. No dawaj.
dowiedziała się pani o tym, że tyle chorób będzie dotyczyło pani syna przez całe jego życie, załamała się pani wtedy? Tak. Ja miałam załamanie z tego względu też, że się dowiedziałam o swoich chorobach w jednym czasie właściwie. O chorobie Meniera, o dystrofii miodonicznej typu pierwszego. Jeszcze doszła ta depresja i z tego powodu trafiłam też do zakładu psychiatrycznego na 2 tygodnie. Leczyłam się. Do tej pory jestem na silnych lekach. I lekach, oprócz tego, że biorę psychotropowe leki, to jeszcze biorę leki uspokajające. Nikt z lekarzy, specjalistów, nikt tak nas nie pchał w tym kierunku, nie sugerował jakichś dodatkowych badań. Genetyk nie stwierdził takich podstawowych nieprawidłowości, natomiast nie drążył dalej tematu, co u niego tak naprawdę się wydarzyło. Brawo! Foki mówią fo. Brawo! Posiąg. Mówi fu. Po licznych wizytach u specjalistów, badaniach diagnostycznych i genetycznych u pani Agaty również wykryto dystrofię miotoniczną typu pierwszego. To był dla niej ogromny wstrząs. Pani Agata po tym ciosie ledwo się podniosła i była kolejna diagnoza. Choroba Meniera, która prowadzi do nieodwracalnej utraty słuchu w obu uszach, zawrotów głowy zagrażających życiu i problemów z równowagą. To spowodowało, że psychicznie mocno podupadła. Cierpi na dystrofię miotoniczną typu pierwszego. Pani? Ja też cierpię na dystrofię typu pierwszego oraz chorobę Meniera. A mąż leczy się też? I depresję. Mąż leczy się też na depresję. To wszystko spowodowało, że u żony pojawiła się depresja, to po prostu ją tąpnęło. Depresja była na tyle silna, że szukałem jej specjalistów, żeby po prostu jej pomóc, ale nie trafiłem na żadnego dobrego. No i skończyło się tym, że musiała spędzić 2-3 tygodnie w szpitalu. Dziecko, ona 2 nieuleczalne choroby, nie wytrzymała tego i była taka, zmieniła się nie drastycznie, ale stopniowo się zaczęła zmieniać. Z pogodnej, z wesołej, w smutną, wycofaną osobę, która bała się z domu wychodzić. Która początkowo z dnia na dzień coraz mniej w domu zaczęła pomagać. Robiła się bardziej taka płaczliwa, drażliwa. Co to znaczy dla pani depresja? Szczerze mówiąc, rano nie mam ochoty w ogóle wstać. Jeżeli nie mam motywacji, jeżeli nie mam solidnego powodu, żeby wstać, no to wtedy już wstawam. Natomiast byle głupota tak naprawdę doprowadza mnie do szału. Zarówno Olek, jak i jego mama korzystają z wielu zajęć rehabilitacyjnych. Tylko one mogą spowolnić postępowanie chorób. Ich życie to nieustanne wizyty, kontrole, badania, terapie, rehabilitacje i turnusy. To wszystko pochłania ich domowy budżet. Na rachunki nie starcza już pieniędzy. On ma bardzo dużą, od początku narodzin, miał bardzo dużą i ma bardzo dużą siłę walki. Jeśli jeździmy z nim na terapię, na turnusy, to w sumie każdy specjalista go chwali
i każdy specjalista chce z nim pracować. Jest dzieckiem, które daje z siebie maksimum i jest inteligentny. Chodzi do szkoły. Jak on się czuje z rówieśnikami? Wycofany. Taki niepewny, nieśmiały. Bardziej czeka na, że ktoś go zaczepi, niż sam nawiąże kontakt. W naszej rodzinie to tylko ja pracuję. Mamy owszem zasiłki z tytułu niepełnosprawności żony i syna, ale to jest dosłownie parę stówek. Otrzymujemy, to już teraz jest 800 plus, ze względu na syna. No i główne takie źródło naszego dochodu to jest moje wynagrodzenie. Wspaniałym dzieckiem. Tak naprawdę, przepraszam, najlepszą rzeczą, jaka mnie spotkała w życiu. Kochałam go ponad wszystko. Tak jak wspomniałam wcześniej, dla mnie jest najważniejsze. I to, żeby był szczęśliwy, żeby sobie kiedyś w życiu dał radę. Czasami tak. Dlatego, że teraz jest tak, że jest, mówię, coraz lepiej z tą mową też jego. Ja mam nadzieję, że będzie taki moment później, że mówię, on sobie bez rodziców da radę. Będzie na tyle, no mówię, dystrofia miotoniczna typu pierwszego, ona nie jest wyrokiem. Olek jest dzieckiem ruchliwym, jest dzieckiem, które dąży do tego, żeby być zdrowym. On ma dużą motywację do tego, żeby żyć. Dobra, jeszcze raz sprawy do przodu, dobra. Pękamy. Prawa do przodu, jak jest? Obie ręce na głowę. Poczekaj. Wstajemy. Nie, ale już wiem, że potrafisz. Wstałeś już raz, dobra? Trochę wysiłku trzeba włożyć, dobrze? Jeszcze raz. Dobra, klękamy. Obaj, come on, tu. Przede wszystkim chciałbym bardzo w imieniu swoim i całej rodziny podziękować za każdą złotówkę przekazaną dla nas, ponieważ ta złotówka, no to daje nadzieję im na w miarę normalne funkcjonowanie. Gdyby tego wsparcia nie było i byśmy teraz przestali rehabilitację, to co się wywalczyło wcześniej, zaczęłoby się cofać. Na kuckach na dół, tak. Wyżej, super. Super, brawo. Jeszcze. Ekstra, super. Mi się wydaje, że on sobie poradzi w życiu. Mam nadzieję taką w każdym razie. No na pewno się trochę różni od rówieśników, ale w pewnym momencie ta różnica się zatrze. Tak mi się wydaje. Dla tej rodziny każda złotówka to nadzieja na spełnienie marzeń. Chociażby na rodzinny wyjazd w kolejne wakacje.
Dziękuję za Państwa ogromne serca. Czekamy na Wasze listy. Na pomoc@telewizjarepublika.pl